A we wszystkich w dzisiejszym odcinku, jak to się mówi, przy sobotnim dniu, zobaczymy do T25, bo coś tam ostatnio, jak robiłem przy tytoniu glebogryzarką, zaczęło mi coś stukać, pukać, to jakby się coś zaczęło w silniku dziać, ale to jest tylko moje takie wrażenie, ale wolę sprawdzić, bo jeszcze w sumie zostało mi gdzieś koło 80 arów chyba do ścięcia, także ja tu go trzymam na razie pod respiratorem, bo widzę, że tu jest dużo rzeczy do wymiany, nie wiem, chyba jest nawet do wymiany alternator, bo coś nie ładuje tak jak trzeba, nie wiem, czy to nie widać będzie. Widać mnie? Dobra, także... Ale alternator zostawimy na później, na jakiś mały remoncik, także... I co jeszcze zrobimy? Słuchajcie, podniesiemy troszkę ciśnienie, tylko ja tu się obrócę ciągnikiem. I tutaj gdzieś, tutaj jest taki, później wam pokażę, do podwyższania ciśnienia oleju. Może przez to, że jest tak niskie ciśnienie oleju, on mi się tak grzeje. Zobaczymy. Dzisiaj ma być słoneczko, zobaczymy jak to, czy to coś da. A teraz się czymś pochwalę. Zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie. A kurczę. Zobaczcie, nowa szybka. Przykryłem jak konia na targu. Wymieniłem szybkę w te czwóreczce, także już nie będziecie pisać w komentarzach, że dowód zabiorą. Także już nie będą mieli za co zabrać, prawda? Tu dziś jeszcze naklejka ma być. Dzisiaj w domu mam. Musiałem dorobić jeszcze jedną naklejkę. A co już wam jeszcze powiem w międzyczasie? O, nie nagrywałem może tak filmu w tym tygodniu. Mękuję jeszcze raz brykę. O, drugi raz. Jest bardzo ładnie wysuszona, bardzo ładnie wygląda. Jeszcze takie coś się odwiewa tutaj z tyłu. A tutaj jeszcze spod sita takie coś. O. Także o, gryczka ekologiczna, bez pryskania. O, słuchajcie, cena mnie powala. Zadzwoniłem do najbliższej kaszarni, to zamknę, bo dzisiaj gryko się nie będziemy zajmować. Jeszcze zawiozłem próbę, taki w torebce. No, właściciela nie było, tam była jego żona. No, drugi dzień zadzwoniłem, pytam się jak to moja próba. No i pytam się jaka cena jest. Ha. Zaczynamy od 2000, powiedział. Od 2000, słuchajcie. Nie wiem, czy to u nas takie niskie są ceny, trudno mi powiedzieć, naprawdę. Piszcie w komentarze, jakie u was ceny, tylko takie realne, wiecie, nie tam jak ktoś pisze 3800 czy 4000, nie wiem, gdzie są takie ceny. Ja się chyba wstrzymam ze sprzedażą, ale będę musiał to przemynkować, chociaż... kaszarz czy młynarz, jakby to powiedział, powiedział, że jest sucha i z tego względu, że jest sucha, to ona poleży sobie może i do wiosny. Także no, jak na dzień dzisiejszy zaszokowała mnie, bo myślałem, że będzie cena, bo kupowałem, szczerze powiem, kupowałem za 2000, za 280 za metr, no a teraz mam sprzedać za 200, za 230, słuchajcie, no nie wiem, wszystko poszło w górę, ale u nas jest taka marna, nie wiem, ja to postaram się przestrzymać albo sprzedam gdzieś dalej. Co mi się to zrobiło? Słuchajcie, o, cieknij mi, widzicie ten słoiczek? Z tygodnia chyba setka wylała się oleju. Rufus, uśmiechnij się tutaj spod filtra. Nie wiem, czy to widać tutaj, chyba ta uszczelka, bo tak patrzyłem tu między filtrem a uszczelką. Nie chcę dokręcać, bo podejrzewam, że mogła uszczelka zostać uszkodzona, także zamówiłem filtr, już nie będę pokazywał paczki, zamówiłem filtr, no, zamówiłem komplet filtrów. No może tak krótkim na końcu coś otworzymy tę paczkę, co zobaczyć jaka jest uszczelka, no i może dokupić. Wtedy wykręcić, spuścić olej i zakręcić jeszcze raz, bo nie chcę dokręcać, bo widzę, że jest tam taka obudowa aluminiowa i żeby gwintu nie zerwać, wtedy będzie jeszcze większy problem. No a dobrze, przejdziemy teraz do T25. Moja wina, nie podgrzałem świecy żarowej. Słuchajcie, zapomniałem, że trzeba podgrzać świece żarowe. Bo myślałem, że jednak na rozruchu odpali od razu. Także tak to wygląda, no, moja wina. Jak już wspomniałem, zaczął mi troszeczkę klekotać, jak się zrobił ciepły. Wiecie, co pomyślałem? Tutaj... Ze 3-4, może więcej, 5 lat temu. Odkręciły mi się tutaj te... Kurde, jak to się nazywa? Zawory te laski, nie, laski to są tu pionowe.
dźwigienki popychaczy i podejrzewam, że może to samo mi się robi. No to co, ja to obdmucham. To mi lepiej jest obdmuchać, jak namoczyć wodą. Nie wiem, wiem, że niektórzy, pamiętam, kolega mój ma kombajn i mówi, woli czasami obdmuchać go, jak umyć. To ja to samo zrobię, żeby mi się paprochy nie napruszyły. I spróbuję ten odkręcić, ten dekielak. Tu, te dźwigienki mi się odkręciły. Nie wiem, może to tylko w głowie coś mi stukało? Może. Nie, wiecie, bo tak ciągnik głośno chodzi, to różne rzeczy się słyszy. Po nocy jeszcze. Tu gdzieś odkręca się tutaj tę nakrętkę, to jest jakiś klucz, zrywa się, bo to jest zaplombowane i to chyba się dokręca. I wtedy jest takie, tu w środku jest sprężynka i kulka. Kurde, jak ja to odkręcę, że mi to wszystko wypadnie. Dobra, może jakoś poradzimy, ale pierwsze zacznijmy tutaj. Czyli tak, spróbujemy podnieść ciśnienie, bo może przez takie niskie ciśnienie on mi się szybko grzeje, bo tutaj jest, wskazuje temperaturę oleju, nie cylindrów, tylko temperaturę oleju, a nie powietrza. I sprawdzimy, czy tutaj coś nam się rozkręciło. Ja tu przygotuję moje nieprofesjonalne klucze i odkręcamy. I spotkamy się tu już, jak będę ściągał dekielek. Dobra, odkręciłem. Gdzieś jedno mi wylazło tutaj, drugie nie. Muszę to zruszyć ładnie. To dobra, wyszło. Czekaj, co to się zrobiło? Się uberwało. Kurwa, w środku wpadło. Już powiem szczerze, nie pamiętam. Kurwa, takie luzy. To czy jakiegoś fachowca będzie pewne. Dobra, prawdopodobnie powinienem tę uszczelkę od razu wymienić, ale tego nie zrobię. Bo ona to ładnie siedzi, nie cieknie i nie będę tu nic kombinował. Zobaczę tutaj, nie wiem jaki to klucz, ja idę dobrać klucz. Patrzcie. No jednak odkręca się. Leciutko było, leciutko było. A tutaj, z tej strony, też leciutko, kurde, normalnie by... Pieroczyłem, tak? Coś słyszałem właśnie, że... W sumie on już będzie kończył pracę na ten sezon. No naprawdę, leciutko. Taki luz ma być? Patrzcie. Znawcy ciągników. To ma chyba zapobiec odkręcaniu. Jak się nie mylę. A gdzie druga? Tutaj. A, druga jest jakoś przytwierdzona. Tu. Tak mi się zdaje. Dobra. To jest grubsza sprawa. Tu wychodzi do góry wszystko. Kurwa Maciej, ja pierdykam. To jest nie tak. Bo podnosi, czyli się nie dokręca do końca. Jeszcze raz spróbuję. Musiałem się posiłkować drugą śrubą, odkręciłem stąd. No i co widzę? Słuchajcie, to jest... Myślałem, wiecie, to odwrócić. Tu wkręcić tu, prawda? Bo tak było tak, chciałem tam wkręcić. Okazuje się, że tu jest drobny gwint, a tu jest gruby gwint. Patrzcie, kawałek opiłku. Czyli... Czyżby był tam gwint spierdzielony? Bo tak, wiecie, tak się dokręca nie do końca, tak jak trzeba. Krzysiek, zaspawaj to. Zaspawa się, kurde, śrubę się zmieni zaraz. Się pomyśli, słuchajcie, to nie głowica, no to tylko dekielek, no. Aby to dokręcić do tego, prawda? Ja zobaczę, czy znajdę takie śrubę, no. A głowica jest amelinionowa, no. To amelinium, to się nie pomaluje, no. To musisz farbę amelinionową. Jaką? Amelinową. Ale się rozwierci, można było rozwiercić prostym sposobem. Kurczę, można było rozwiercić, tak. Znów pan redaktor będzie mówił, że ciemna postać, no, ciemna masa. Dobra, ja to coś pomyślę, wiecie co? Pomyślę. Sprawa jest następująca, słuchajcie, co stwierdziłem. Znalazłem drugą śrubę, samą śrubę, z takim samym gwintem jak tutaj. I co się okazało, że namacałem tym, że
na przykład co ja myślę, że tyle gwintu faktycznie mogło być zerwane tutaj w tej głowicy, ale gwintu jest więcej. Jest więcej jeszcze chyba o jakiś centymetr, ponad centymetr. No i ta śruba mi się twardo dokręciła do końca. I teraz tak. Pierwsza myśl, jak to wiecie, mistrz spawania, byle jakiego. Pomyślałem tak, odetnę tutaj tę górę, dospawam tutaj ten drobny gwint, prawda, tutaj, no i przykręcę. No ale tak myślę, nie wiem, czy moje spawy wystarczająco będą mocne. Kurde, wiecie co, no nie wiem. A druga myśl, to tutaj, prawda, zeszlifował, bo na przykład na pewno dotąd daje się wkręcać i tutaj z tego względu, że tutaj jest troszkę grubiej, już się nie wkręca dalej w głowicę. Jak ja bym tutaj zeszlifował, tak z centymetr, prawda, to ten gwint doszedłby tam głębiej. I taka druga myśl. I zobaczę. Tu w sumie gwint jest chyba dobry, bo on tutaj nie mógł być, bo jak się zerwał, to się zerwał w aluminium. To nic, ja to zeszlifuję i spróbuję wkręcić. A jak nie, to jeszcze jest taka, nie jest taka późna pora. To jeszcze może pojadę, może się da kupić, bo dzisiaj sklepy chyba do 13. Wiecie, tak to jest, chciałem was zabrać dzisiaj w pole, a tak będziemy tutaj siedzieć przed garażem, na myśleć, jak to śrubę zespawać. Dobra, także ja to szlifuję i no i zobaczymy, czy to da jakiś rezultat. Ale widzę światełko w tunelu. Tak to zrobiłem. Już nie będzie oporu, jak będzie dochodziło do końca, także ta powierzchnia gwintowana tej śruby powinna wejść głębiej. Dobra, to spróbujemy, no spróbujemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Dokręcimy. Dobra, ja to kręcę. No, kręcę się ładnie. No, żebyś kurde, Krzysiek nie przykręcił. No, powiem, że jest chyba dobrze. Boże. O, będzie chyba chleb w tej łąki. Dobra. Szkoda, że nie nakręciłem od razu podkładki, to by było gitara. Zresztą podkładka też pasowałaby dać drugą. Kiedy ona mi się łamała, ja wiem, że coś robiłem, tylko już powiem szczerze, że trochę nie pamiętam tamtego. Zobaczymy, czy to tak się da teraz ładnie dokręcić. Także jest sukces, a sukces może taki połowiczny. Jest zmieniona tutaj ta podkładka taka sprężynująca. I w miarę dociśnięte. No nie chcę tutaj zaciskać mocniej, bo kurde, nawet nie chcę mi się tutaj już patrzeć, wiecie co? Ale zobaczę. Tutaj jeszcze obczyszczę i odkręcę tutaj. I wtedy się spotkamy, bo to już ten film i tak chyba będzie bardzo długi. Dobra, odkręciliśmy drugą stronę i zobaczymy. O, tu też, patrzcie, kurde, wiecie co? Tu też lekko chodzi. No ta dobrze. O. Kurde, Krzysiek, to trzeba trochę dbać o to wszystko. No wiecie jak jest, to się rzadko kiedy zagląda. Zawory pasowałoby poustawić, no ale... O! Ja to skręcam i odpalam go. I może jeszcze troszkę zabiorę was w pole, bo i tak chyba film będzie zbytnio długi, już się powtarzam. No, tak to wygląda. Ja to ogarnąłem już z góry. Poskręcałem, teraz jak to się mówi, zajmę się tym tutaj urządzeniem, które... Banderola. I tu gdzieś ma coś cieknąć? Nie. Tu ma być jakiś taki... Nie wiem, co tu ma być. Kurde, rozkręcamy. Ma wylecieć chyba zaraz. Nając mnie... O nie. Oho. Chwila. Coś tu mi nie gra. Nie, to chyba się odkręca. Czekajcie. Na początku mi się to odkręcało, teraz to. Kurde, Krzysiek, ty jak coś zrobisz, to już nie pojedziesz ciągnikiem. O, tym się chyba reguluje. O, to. Czego już mi się tak to odkręciło, to? Nie wiem. Może to specjalnie jest odkręcone, żeby... No nie wiem, ja to tak dokręcę tam, gdzie ta podkładka była. O. Jak myślicie, jak odpalę, będzie tu olej dawał? Sam już nie wiem, wiecie. Nie wiem, jeszcze to oczyszczę, słuchajcie, jeszcze to oczyszczę i widzimy się za chwilę.
Dobra, i czas odpalić. Troszeczkę wkręciłem. Obserwujcie, czy to będzie ciekło. Jak będzie tryskać, to mówcie. Dużo? Nie wiem. Nie wiem. Ja to zakręcę i zabezpieczam. W sumie miałem was jeszcze wziąć w pole, ale chyba tylko rozpakujemy paczkę tę, która przyszła z dwa dni temu do mnie. Także ja to dokręcam dalsze. Zobaczymy, jak się rozgrzeje. Zobaczymy, jak się rozgrzeje silnik. Ale tu też chyba przestało klekotać. Zrób coś z niczego, to coś może i wyjdzie. Ja to zabezpieczam i zobaczymy te paczki, co przyszły. Tak jak wspomniałem, jeszcze paczkę otworzymy. Prawdopodobnie mają być tu filtry. Szybciutko, bo i tak odcinek jest dzisiaj bardzo długi. Filtr paliwa, filtr oleju. Mamy jakieś śruby. Nie wiem do czego to. No i filtr, a ten jest filtr oleju hydrauliczno-przekładniowego, a to jest filtr oleju, o ten mi o filtr chodziło, bo olej muszę zmienić w tym niedługo i tu mi o tę uszczelkę chodzi, będę musiał albo tę uszczelkę wyciągnąć, no, bo nie chcę tamtego dokręcać, bo tu gdzieś cieknie uszczelka, jak patrzyłem. A wszystko kosztowało 380 zł z przesyłką, także w miarę tanio, bo to samo w oryginale chyba kosztuje 650 zł, bo serwis mnie zmienia, to płaciłem. Także w tym odcinku kończę i do następnego. Na razie.